nierówno rozdał. Nie każdy ma tak dobrze. Jak masz ciężką sytuację, postępuj w życiu mądrze. Jak rodzice nie pomogą, zadbaj sam o swoje życie. Nie warto stać przy ławce z piwkiem w ręku całe życie. Zacznij myśleć o przyszłości, założysz rodzinę. Chyba że nie marzysz o tym, żeby tata wołał synek. Księża trzeba wziąć na bary, jesteś chłopczy pizza. Jak chcesz zadbać o rodzinę, to się nie bój w pracy wyzwań. Różne w życiu sytuacje dały dużo do myślenia. Dopiero jak coś stracisz, zaczynasz to doceniać. Ile razy sytuacja, sam siebie się pytałem, czemu mam takiego pecha, że znów gówno się wjebałem. Wiesz jak bardzo to przeżyłem, przechlałem prawo jazdy. Nie chcę wam się żalić, ludzie mają gorsze jazdy. Czemu winny mały chłopiec, który świadkiem patologii. Ojciec napierdala matkę, chleją wódkę, on głodny. Los nierówno rozdał, okrutne bywa życie. Jedni mają willę, basen i życie na kredycie. On miał wszystko by przyjaźni, za hajs jej nie kupi. Ona całe życie sama w domu dziecka, żywot smutny. Los nierówno rozdał, okrutne bywa życie. Jedni mają willę, basen i życie na kredycie. On kochał swą rodzinę, a jednak ich zostawił. Ona by oddała wszystko, żeby to ją tak kochali. Masz dużego farta, jeśli starzy mają kasę. Jak już od mało lata wyznaczyli tobie trasę. Stanowisko w firmie taty, tylko musisz skończyć szkołę. Nie zapomnij o tym, żeby mieć na karku głowę. Synek mamy i tatusia, starszy ma pierdolni w głowie. Starzy mają dużo kasy, fundował ziomkom szkole. Wszystko miałoby przyjaźni, ta nie była prawdziwa. Bo za hajs drogi ziomku się kolegów nie zdobywa. Los bywa okrutny, spójrz na dzieci z domu dziecka. One nigdy nie poczuły rodzinnego ciepła. Od małego w sercu pustka i pytania czemu ja. Czemu matka zostawiła, kiedy przyszedłem na świat. Ciężka jest sytuacja, źle finansowo stała. Czy po prostu źle się czuła w roli jako młoda mama. Weź to doce jak masz w domu, jak kocha cię rodzina. Bo ktoś inny w tym momencie gorszą historię przeżywa. Los nierówno rozdał, okrutne bywa życie. Jedni mają willę, basen i życie na kredycie. On miał wszystko by przyjaźni, za hajs jej nie kupi. Ona całe życie sama w domu dziecka, żywot smutny. Los nierówno rozdał, okrutne bywa życie. Jedni mają willę, basen i życie na kredycie. On kochał swą rodzinę, a jednak ich zostawił. Ona by oddała wszystko, żeby to ją tak kochali. Czemu tak jest? Pytam kurwa po raz setny. Że los nierówno rozdał, podział bogaty, biedny. Każdy tak chce żyć, by potomku start był pewny. A czemu tak jest, że niewinny dotknięty przez diabelski los, który zabrał mu wszystko. To piękną rzeczywistość, matki, ojca bliskość, domowe ognisko i kreatywną przyszłość. Dzieciństwo spędzone u boku rodziny. Niewidomy malec szara przyszłość chłopaczyny. To Bilu się zamienił na starcie jego drogi. A poza tym nie widzi już w życiu pod schody. Choć kurwa nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Opieką ludzi obcy, a dla niego tak bliscy. Oni dla niego są wszystkim pomocą, do nią wsparciem, by odnaleźć się w życiu i zdobyć swój cel. Pomimo że los znów zagrał nie fair. Los nierówno rozdał, okrutne bywa życie. Jedni mają willę, basen i życie na kredycie. On miał wszystko by przyjaźni, za hajs jej nie kupi. Ona całe życie sama w domu dziecka, żywot smutny. Los nierówno rozdał, okrutne bywa życie. Jedni mają willę, basen i życie na kredycie. On kochał swą rodzinę, a jednak ich zostawił. Ona by oddała wszystko, żeby to ją tak kochali.